proszę bardzo, to co dzisiaj spotkaliśmy? Coś zupełnie niespotykanego w Polsce. Amerykański samochód, jest to Lincoln Continental. I nawet proszę zwrócić uwagę jeszcze na tablicach rejestracyjnych ze stanu New Mexico. Znaczy, no nie z Meksyku, tylko ze stanu New Mexico, to co innego zupełnie. Seria czwarta, Mark. Coś bardzo rzadkiego, co w Polsce w ogóle jest niespotykane. Z przodu go zaraz pokażemy. Jeszcze chcieliśmy tak, zanim jeszcze podejdziemy jakieś detale pokażemy, to on ma z 5 metrów chyba zupełnie. Tutaj obok 5,5. Obok zaparkowaliśmy Skodą i tu jeszcze Skoda stoi. To jest Superby, ona ma jakieś 4,8 metra, czy 85, a moje ma 4,5 metra. I weź pokaż taką z tej strony. No właśnie, a ten ma, a ten jest po prostu kolosem. Skoda Superby jest kolosem, ale co mówisz o tamtym? A to jest kupeta jeszcze. Pokażemy go z bliska, wprawdzie jest mocno zardzewiały, ale ma duże felgi. Kurde, coś takiego to się widzi tylko na filmach amerykańskich. Wiesz, jakiś gliniarz i prokurator, wiesz, tam Clint Eastwood, takie filmy, a czegoś takiego nigdy się na własne oczy nie widzi. Jakie lampy ma takie, widzisz, tutaj tak wychodzą tak, a potem proste. Coś ciekawego naprawdę, niesamowite. Ciekawe, czy to się świeci, czy to jest tylko odblask, ale chyba tylko odblask. To też może świecić, jak na przykład w Dodge Viper. Może być podświetlane. I zderzaki też tak samo idą jak te lampy. Też takie szpiczaste. I tu jeszcze takie zęby. A żeby walnąć tym. No możliwe, że właśnie to bierze cały człon uderzenia. Bo to wychodzi... Nie, to tak samo. Ale guma jest. To jest guma. No. I rdza fajnie go bierze, ale jeszcze jakoś się trzyma, jak widać. Oj, tu znaczek jest nawet na tej szybce. Zobaczcie, taka mała szybka jeszcze jest. W środku jaki wielki fotel normalnie. Wielki, no. Klameczka znowuż mała. Jest... No, może troszkę. I przód mamy. Przód będzie słabo widać, bo jest przy bramie, tutaj przy siatce. Ale patrz, jest ten sam wzór, co jest z tyłu. Lampy ma chyba tylko odsłonięte, bo powinny być chyba klosze jeszcze tutaj takie jakieś czy coś. Tamtej strony też nie ma. I znaczek tu na wierzchu oczywiście, taki wystający. Zauważ, że chromy dali wszędzie, to sobie na masce, no. A tutaj. Ale się nie daje. I na lusterka też takie chromowane. To ładne takie. O jaki mal... Ale patrz, auto jest tak potężne, a lusterka są takie malutkie. I też dziwne, że... No nie, dwie wycieraczki są. Jedna ukryta tam wlazła do środka, bo tak od tej strony widziałam, że jedna była. Ale jeszcze tam druga siedzi. Jest. Nie ukryta. Tylko to jest trochę wysunięte jest. Ale zobacz, mimo tylu lat, to tak rdza go tylko tak powierzchownie bierze. A nie ma jakichś dziur. To. Dziur nie ma. Nie ma nic. Wżerów. No. No drzwi wyglądają ładnie. Jest taki zarzwiały. Jeszcze go pokażę tak... Jeszcze ma oponę Michelina. Zaraz też pokażę, ale jeszcze go chcę tak ująć całego, stąd powiedzmy. No to pokaż jeszcze opony, mówisz mi Michelina. No, jest. Michelin. Radial. Radialne to tak, to każdy robi. Dobra, jedziemy, bo zimno. Auto rzadko spotykane. I tablice rejestracyjne z USA. Ciekawe, czy na chłodzie.